Oprawa meczu GKS Katowice Górnik Zabrze jak na otwarcie stadionu, bo też obiekt Katowic przywrócono klubowi. Jest już woda, jest światło, nie ma mowy o grze na Śląskim, a zadłużony stadion przejęła od stowarzyszenia Sportowa Spółka Akcyjna GKS. Na 30 lat podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku. Czyli problemów ze światłem i wodą już nie będzie? Mam nadzieję, że nie. Katowiczanie grają osłabieni brakiem Andruszczaka i Gajtkowskiego. Ta akcja Zabrzan, główka Tomasza Prasnala i Piotr Lech bez trudu ten strzał broni. W zespole zabrzańskim nie ma Michała Probierza i Czoto. 23. minuta spotkania. Muszalik, zagranie do Tomasza Moskały, ten ma przed sobą Grzegorza Lekkiego, ładnie go mija, wpada jeszcze rozpędzony Piotr Gierczak, upada na murawę i Tomasz Moskała zdobywa pierwszą bramkę dla gospodarzy. Ten zawodnik jest bardzo szybki, bardzo sprytny, nieuchwytny dla rywali. To właśnie Tomasz Moskała stanowi o sile ataku katowickiej drużyny. Zabrzanie nie rezygnowali, rzut wolny, główka Jacka Wiśniewskiego i bramkarz Piotr Lech znowu broni. Pierwsza połowa zakończyła się więc wygraną gospodarzy 1-0. W drugiej części spotkania akcja Adama Bały z Tomaszem Moskałą. Moskała strzela jednak tym razem niecelnie. Tomasz Moskała na polu karnym, Jacek Wiśniewski, starcie, faul karny przyznany przez Piotra Kotosa z Wrocławia. Już piłkę miałem wystawioną i Wiśnia wystawił nogę, upadłem. Sędzia gwizdnął, myślę, że prawidłowo. Widać wyraźnie w zwolnionym tempie, że Wiśniewski zahaczył kolanem Moskałę. Rzut karny wykonuje Marek Kubisz, Andrzej Bledzewski znakomicie wyczuwa intencje strzelca i broni rzut karny. Po prostu jest moment i akurat dobry ruch i się łapie. Trzeba mieć jeszcze szczęście, żeby właśnie ją, nawet jeżeli się wyczuje ruch, żeby ją chwycić. No nie ma recepty. Ostatnie minuty spotkania katowiczanie grali w osłabieniu. Za ten faul upomniany przez arbitra żółtą kartką Krzysztof Sadzawicki musiał opuścić boisko, ponieważ była to jego druga żółta kartka. Zabrzanie uzyskali przewagę, atakowali. Tomasz Prasnal był bliski wyrównania, ale strzelił jednak niecelnie. Katowice wygrały 1-0.